Dzień dobry. Kołki nie trzymają, kołki nie kręcą się. Dzisiaj porozmawiamy o drugim pytaniu, o drugim aspekcie, o drugim, nie wiem jak to nazwać, związanym z tym, że kołki pracują źle. Pierwsze już omówiliśmy, to znaczy kołek musi być dobrze, porządnie wyszlifowany, żeby pasował do tych otworów, ale drugi, to jest naprawdę poważna sprawa, to jest specjalna maść dla kołków. Nie ludźcie się, że kiedyś, dawne czasy używali mydło, kredę, grafity, oleje, to wszystko absolutnie nie pasuje do skrzypiec. U mnie była uczennica, której ja nie mogłam przekonać. Ja mówię, że nie, żadna kredka, żadne mydło. Nie, pani profesor, trzyma się fantastycznie, trzymałaś do dyplomu. Na dyplomie bach i kolek rozkręcił się. Nie można było go ani nakręcić, ani coś z nim zrobić. Także. Idźcie do bardzo dobrego sklepu, albo w internecie kupujcie bardzo dobry maść dla kołków. Tylko, że ja wam powiem tak, że ja na przykład wolę takie coś twarde, widzicie, to taki niby wosk, jemu już tyle lat i prawda, fantastycznie trzyma kołki, ja na przykład zmieniam struny raz na 4-5 miesięcy, to potem nie mam problemu z tymi kołkami, oni trzymają, kołek leży jak ula. Kupiliście tą maść jak w sklepie albo przez internet, umówcie się, że jak nie będzie kołek trzymać, to oni powinni wam to wymienić, bo płyny jakoś nie za bardzo dobrze trzymają się na kołkach, oni od tarcia tego robią się, nie wiem co z nimi dzieje się, ale trzymają gorzej. Najlepiej takie patyczki, jakieś paleczki, jakieś takie twarde, smaruj się nimi, kołek trzyma, super po prostu. I jeszcze jedno. Kiedy wy nasmarowali ten kołek tym wszystkim, wsadźcie go do tych otworów, przekręcicie, a potem wyjmijcie kołek i jeszcze raz nasmarujcie, bo ta maść, którą wy nasmarowali kołek, powinna zostać w tych wyrzeźbieniach, dlatego żeby potem współpracować z tą maścią, która będzie na kołkach. Do widzenia, do następnych lekcji.